Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w tę kolejną niedzielę okresu zwykłego. To już 13. A słowo, które mnie dzisiaj bardzo, bardzo poruszyło, to zdanie, które Jezus mówi, wypowiada: kto idzie za mną, a nie bierze swego krzyża, nie jest mnie godzien. Przeraziło mnie to trochę. Zrobiłem mocny rachunek sumienia i zobaczyłem wszystkie te momenty, w których mówię, że idę za Jezusem, czy nawet idę, ale nie chcę brać krzyża. I wiecie co, to chyba trochę jest tak z nami, że uciekamy przed tym krzyżem. To jest sytuacja dokładnie z Golgoty, gdzie mieliśmy ten krzyż, na którym wisiał Jezus. To był krzyż pełnienia woli Bożej, którą wypełnił w sposób doskonały. No i mamy dwie ucieczki od krzyża, dobry łotr i zły łotr. Jedna ucieczka kończy się szczęśliwie opamiętaniem, a druga ucieczka kończy się dramatycznie. Ten krzyż, brzydko mówiąc, wcześniej czy później tak nas dopadnie. Kwestia pozostaje naszego serca, jak my zareagujemy. Czy powiemy: Panie, sprawa, byśmy jeszcze dzisiaj byli z Tobą w raju, czy wyszydzimy kwestię krzyża i pójścia za Panem. Życzę sobie i Wam dzisiaj w tę niedzielę, abyśmy patrzyli na Jezusa, byśmy tak doskonale chcieli żyć jak On i tak brać krzyż jak On, albo w sytuacji, w której znajdziemy się jak dobry łotr na krzyżu, który nas dopadł, byśmy potrafili powiedzieć: Panie, wspomnij na mnie, a wtedy usłyszymy odpowiedź: jeszcze dziś doświadczysz raju, tak jak ja. Dobrej niedzieli, niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen i do zobaczenia jutro. Zostańcie z Bogiem.